Odcinek 32. W drodze na stokłosy, walka z czasem. Witam was tutaj, cześć, tam Avizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizonosz poza prawem. Dzisiaj jedziemy znowu w kierunku stokłosy. No i nie tylko to chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy. Dobrze, ale może tak... Bo ja wiem, muzyczka i wszystko, muzyczka bardzo fajna. Ale jedną ważną rzecz mam dla was do powiedzenia. Bo było na początku napisane, że to jest ważna wiadomość. Możecie teraz wejść w opis i tam macie link do... Jak to się nazywało? Czekaj. Link do premiery dzisiaj, do warszawskiej polityki. Jeżeli ktoś chce doskonale ze mną być już tuż przed mną i równo w premierę się bić i zobaczyć wszystko, to jest tam link, powinien być już aktywny, klikacie go, klikacie przypomnij i wam przypomni tam odpowiednią chwilę czasu wcześniej i będziecie go mogli wszyscy ze mną razem obejrzeć z Dominikiem. Dominik też będzie. Jakby ktoś chciał pogadać jeszcze z Dominikiem. Też się powinien ten pojazd raczej pojawić. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest po pierwsze. Po drugie, tak, zaczynamy już nasz maraton dwugodzinowy. No, teoretycznie ten odcinek to zaczyna. Bo kolejny odcinek to jest właśnie polityka warszawska. Tylko w tych odcinkach jeszcze nie ma tych int. No bo jednak to jest jeszcze to jest dzień zanim się to wszystko zaczęło. Ale jutro o północy to już was zapraszam. Szczerze powiedziawszy wątpię, żeby było dużo osób o północy. Ale zobaczymy, może komuś się uda. Tak, chwilę po północy powinien się pojawić... Może po północy po prostu sobie. Tak, po północy raczej sobie. Pojawi się odcinek nasz magiczny, nazywający się... Psychic Canines PlayStation 4 Snowfall. Nie, to było. Ja to inaczej nazywam. Witam was tutaj, cześć, chciałbym znasz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Psychic Canines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall. Zaczynamy. Ja tak to zaczynałem, tak. Będzie kolejny odcinek. Nie będzie, będziemy ogólnie oglądać nasze miasto, ale też zrobimy kolejny odcinek, ale bez Natural Disasters i Mass Transit. Zobaczymy, jak mi się to uda. Tak, bo ja tam tego save'a już dosyć długo nie odpalałem. Na nim nie ma żadnych z tych dwóch dodatków, takich dużych, więc na nim głównie się grało Snowfall. Tak, to mogę to odczynić. On był głównie pod Snowfall zrobiony. Na nim był głównie Snowfall. Tak. Dobra, ale mniejsza z tym. Zaczynamy już nasz tutaj kolejny odcinek. Dzisiaj mamy walkę z czasem, dlatego jest muzyczka też jak do walki z czasem, czyli nic innego niż modniejszy tutaj nie mogło być. Jedziemy dzisiaj, miałem dwie drogi do wyboru. Drugą drogą pojadę za parę tygodni dla was, ja to już zrobiłem parę tygodni temu. No bo teraz to już trochę nie jeżdżę, możecie się sami domyślić czemu. Jak jest na tak zimno, minus 2 i inne, nawet 0, to już jest zimno. A na rowerze to jest jeszcze zimniej, to nie wiem co, że się nie przyjadę jeszcze. Ale jest już zimno. Tak, to mogę powiedzieć, jest naprawdę już zimno. I lepiej nie wychodzić. Jak nie muszę wychodzić, to nie wychodzę. Ale wychodzę. Nawet tak nie muszę. No, i tak, jedziemy sobie tutaj... To jest Pawłowska, z tego pamiętam. Tak? To okej, bo teraz będzie mnie to denerwować, czy ja wiem, czy to jest dobra ulica. Telefon nawet nie mam przy sobie. Chyba muszę wejść w Google. Here we go. I wchodzimy. To nie jest wcale blokowany produkt. Dobra, czyli Hill się mnie posłucha i powie mi szybko, co to jest nazwa ulicy. Nie możemy cię znaleźć, a mnie to nie interesuje w ogóle. Czekaj. Jak tam... Wskazówki jak pobrać na telefon. Nie, to mnie nie interesuje w ogóle. Dobra, mamy naszą ulicę. Może byś mi łaskę powiedział, jak ona się nazywa? Halo? Po to tu przyjechałem. No, Puławska, dobrze mówię. Dobrze, no to jedziemy sobie wzdłuż ulicy Puławskiej. Ogólnie ja tutaj nie polecam w ogóle tej przejażdżki, bo jak widzicie, to jest po prostu tragedia. Tutaj nie ma w ogóle żadnej ścieżki rowerowej. Znaczy później się zaczyna, już na samym końcu tej mojej przejażdżki. Więc nawet nie było akurat źle, bo
Oj, przepraszam. Jeszcze raz? Nie. Bo jechałem już dosyć wieczorkiem, więc... dosyć wieczorkiem, widzicie godzinę. Więc dosyć już późno, ale ogólnie nie było źle. Tak, można było się w miarę przyjechać. Co mi tu potrafić, co? Tutaj w ogóle były jakieś dziwne przejście dla pieszych, jakieś takie światła, nie widzę, cuda nie widzę. Tu jest pola Mokotowskie tak w ogóle. Nie, to jest przedmiot pola Mokotowskie. Tak, bo tutaj na Płaskiej. A nie, czekaj, ja się pogubiłem. To jakie pola Mokotowskie tutaj? Pola Mokotowskie to były w poprzednim odcinku. Dzisiaj jedziemy już Płaskie i ja tutaj jeżdżę na angielski zawsze. Tramwajem. No, i tak, tu mamy jakieś takie budynki. Zawsze chciałem wiedzieć, co to jest. Okay, ja tam już teraz otwarę mapę. To mogę się dowiedzieć. Dona. Teraz to będzie jeszcze znać. Może tutaj, jak kliknę. Ulica Płaska. Pokaż mi, co to jest. A to nie jest, to nie jest Google Maps. Dobra, nie ma, już nie będę chodzić mapy. To są takie budynki, jakieś pozostałości pewnie w jakimś starym zamku, czy jakieś wieże obronne. Nie wiem dokładnie, co to jest. No, ale w ogóle. Fajnie wygląda. Jakby coś, jakby to się znalazł. No ba, lecimy z kolejnym utworem. Tego utworu możecie nie kojarzyć, bo dzisiaj po prostu rzucimy pod tę muzyczkę, żebyście już wszystko usłyszeli. Po kolei, a nie takie, które ja zazwyczaj, że wybieram sobie to, co mi bardziej pasuje, a to, co mniej, to do śmietnika. Do Shreddera? Nie, dzisiaj jedziemy wszystkim. No, i tutaj teraz sobie będziemy sobie jechać, tak. No tu ta ogólnie nie jest jakaś tam jakaś podziwająca. A, no i jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to ja nie pamiętam, to dobrze. Jutro około 10 pojawią się już pierwsze odcinki. Pierwszy odcinek to będzie chyba Industries, które muszę jeszcze nagrać. Ogólnie jeszcze żadnego odcinka nawet nie nagram. Na dzisiaj mamy już wszystko nagrane. Tylko będę mieć jeszcze teraz walkę z czasem, żeby wszystko wyrobić. I powoli będę wyrobić. Ale sądzę, że powinno być dobrze. A, no właśnie, zapomniałbym o najważniejszym. Jutro live, około godziny 18. Więc, żeby dużo mówić, serdecznie zapraszam na live'a. Mam nadzieję, że się wszyscy w komplecie zobaczymy. Ja jeszcze będę przypominać na każdym o odcinku i zapomniałem o najważniejszym. Tak, teraz w każdym odcinku mam teraz to mówić. Poza politycznym. Polityczne się pojawiają z dużymi odstępami od nagrywania. Tak. Chwila. Właśnie. Muszę sobie przypomnieć, o czym ja teraz myślałem. Nie, dobra, nie bez przesady. Ale dojechaliśmy do dolnej. Q&A. Piszcie komentarze z kół w nawiasie, albo do Q&A, że chcecie jakieś pytania, jak macie. Tak, bo może nie wszyscy to wiedzą, ale przypominam, Q&A ma się pojawić, na razie czekam i zbytam wasze pytania. Jak będzie ich odpowiednio dużo, czyli około 20, to mogę zrobić już jakiś tam odcinek. Ale póki co, na razie będę czekać na te około 20. Żeby dało się już coś tutaj nagrać, tak? Ale krótsze niż to, co było ostatnio, bo to tamto to... Takie długie wymyśliłem, cuda na figlu i w ogóle fiku miku i bzy bzy. Co na gom? Dzisiaj jest walka z czasem, aby zdążyć w 20 minut. Chociaż inteligentna osoba zobaczy, że my nie zdążymy w 20 minut. Ale... Widać, że są inteligentnymi osobami. Póki co jest, nie jest aż tak źle, bo... Nasz czas to jest już 8 minut. Przejechaliśmy tutaj kilometra. No dobra, może nie jest aż tak źle. Ogólnie dzisiaj jest średnia... Kiepska średnia prędkość, bo jestem bardzo zmęczony, bo tu jest cały czas ten maraton. I w czwartek pojawi się kolejny odcinek, jeżeli nie zapomnę. Będę mieć czas. O, i tu się zaczyna dopiero nasza ścieżka dowodowa. I tu już się przyjemnie jedzie. Będziemy kończyć tą serię w drodze na Sokłosy. Tą! Bo zaraz później pojawi się kolejna seria w drodze na Sokłosy. Chyba. Chyba, że jakąś inną mam rzucę jeszcze. Nie wiem, ale ta seria się już naprawdę długo ciągnie. I ogólnie ja seriami, jak widzieliście, ostatnio tak wrzucam, a jest nasza poza prawem, ale... Mniejsza z tym. Dobra, wszystko będziemy jechać spokojnie. No, tu za chwilę będzie królikania. Bo nawet to jest tutaj. No niestety nie zobaczę tutaj aktualnej pozycji naszej na papie, więc wam nie powiem. Halo. Telekomputer, nie odmawiaj mi tu posłuszeństwa. Mówię, to ja, a ty mnie nie słuchasz się w ogóle. Jak tak można? Dobra. Komputer, dobrze, że już postanowiłeś jednak ze mną współpracować, będzie o wiele lepiej. Dobrze, no i tutaj, jak mówiłem przed chwilą już, jest już cały czas ścieżka dowodowa, więc tutaj możecie jeździć, tak? Tutaj jest przyjemnie, fajnie. Co prawda, jak jest duży tłuk, to i tak oni wychodzą na
ścieżkę dowodową, bo jest dosyć mały chodnik, ale w niektórych miejscach nie mają nawet jak. Tylko trzeba uważać, bo tutaj jest dużo takich wyjazdów z kamienic, gdy w ogóle nie widać. Tutaj jest obok chyba basen, albo jakiś gimbal, nie pamiętam. Jak coś tam było na pewno, bo tam kątem ekranu zobaczyłem tą piłkę, a ja zawsze kiedy to tramwajem tą piłkę widzę. Tylko jak się jedzie tramwajem, to się jeszcze widzi nazwa, jak się jedzie na rowerze, to się skupię na rowerze. Przynajmniej tak się powinno zrobić. Nie wiem jak wy to robicie, ale... Ja przynajmniej próbuję. Dobra. Tak. Gdzie jest ta królikalnia? Chyba się tutaj zaczyna. Tak, tu jest już zaczyna się tam od królikalni. Królikalnia to kiedyś była królikalnia. Dobra, nie wiem co to było kiedyś. Wiem, że teraz to jest taki bardziej park, w którym jeszcze nigdy nie byłem, ale... On jest... Większość Warszawiaków, którzy mieszkają na Mokotowie, go znają. Czemu? A no dosyć to jest proste, bo tutaj jest wielki... Tramwaje się rozjeżdżają. I tutaj właśnie się wszystko zdarzy. Czy na królikanie skręci tramwaj w lewo, czy w prawo, czy pojedzie prosto, czy w lewo, czy w prawo i takie tam. Także większość osób go zna. Chociaż pewnie większość nie była tam nim. Znaczy ja nie mieszkam na Mokotowie. Mieszkałem na Mokotowie. Ale nie byłem jeszcze nigdy w nim. Ale wiem gdzie jest. A to już jest duży plus, nie? No. Także tutaj się to jedzie. Tak, też się stawiłem mocno. Dobra, zobaczmy jak tam jesteśmy z czasem. Okej, dobra. Do 20 minut mamy jeszcze chwilkę, bo mamy, jedziemy 11 minut. Ale mam dziwne odczucie, że chyba nie zdążymy do stacji. Dwie minęliśmy. Najbliższa jest, jakby ktoś się teraz zastanawiał, gdzie jest najbliższa stacja Petulindo po drodze, to najbliższa jest na Służewie. Metro Służew. Czyli jakby ktoś teraz popatrzył na mowę, jest to naprawdę dosyć daleko od nas. W aktualnym położeniu. Ale, co tu nie mówię, cuda się zdarzają, tak? Może byśmy zdążyli, nie wiadomo. Dobra. Tutaj jak widzicie już jest ścieżka naprawdę wygodna. Może to nie jest jeszcze asfaltowa, chyba. A nie, nawet asfaltowa. A, no to rajbaj. Chociaż jeszcze są takie bardziej asfalty, takie jeszcze bardziej miękkie, takie jeszcze bardziej wygodne. Dobra, może nie zrzędźmy po prostu. Dobra. Tutaj się spokojnie jedzie. I tu jest królikanie. Tak, tu dojechaliśmy do tego chyba. A. Czekaj. Czy ten tramwaj właśnie skręcił? Teraz zobaczymy tutaj. Mamy zakręcik. Nie, to jest królikalnia. Tak, to jest królikalnia. Zastanawiamy. Jak są słupy tutaj więcej od słupów, bo od tramwajów to jest to królikalnia. One tutaj skręcają. O, dokładnie. Stoi tutaj ten tramwaj i czeka na skręt. To jest królikalnia. Dobra. Dojechaliśmy do królikalni. No to już nie jest aż tak daleko. Jakbyśmy przyspieszyli teraz buta, a nie jechali 16 km na godzinę, to może byśmy dojechali. Bo moja prędkość aktualna jest naprawdę, no... No to nie jest jakaś strasznie szybka, jak możecie się wymyślać. O, jak się zabije! Oj, no oczywiście. Powinienem... Ojej... Spać mi się chce. No to do 12, no bez przesady. A ten odcinek musi się powiedzieć przed pewnym materiałem politycznym, to jest najtrudniejsze. Muszę go wyrendrować jeszcze. Opublikować. Chyba wyrenderowanie i opublikowanie może już nie będzie krytyckie, bo internet dzisiaj jakiś ma... Dzisiaj jakiś jest zadowolony. I dzisiaj jakoś szybko działa. Dobra, tutaj jest jak widzicie już trochę ciemniej. Tutaj tylko witryny sklepowe nasze oświetlają. I lampka z Petulindo. Trochę światła jeszcze od ulicy. No ale tutaj... Ogólnie jest fajnie, bo nie masz... Bo są jakieś takie większe trochę odstępy między tymi budynkami. A nie jest tak ścisło jak na Śródmieściu i tam... Tuż przy Śródmieściu tam na Mokotowie. Jakoś tak dla mnie jest jakoś lepiej. Nie lubię aż takiego bardzo. Chociaż to ma też swój urok. Że wszystko jest tak ładnie, blisko obok siebie. No ale mniej jeszcze z tym. Dobra, tutaj mamy prosto. Jedziemy prosto. I tutaj, aby sobie skrócić trochę drogę, bo jak widzicie, ja cały czas idę prosto. Tam na minimapce. Będziemy jechać tą drogą. Tylko jak ja tutaj na nią wiadę? A, dobra, okej. Okay. Czyli całkowicie nie przepisowo. Dobra, może być. Jedziemy już teraz drogą asfaltową, no bo inaczej się tutaj nie da jechać, żeby sobie zrobić aż tak duży skrót. Jakby coś nie polecam wam tego skrótu, bo jest strasznie droga zepsuta. Tak jak była zepsuta, kiedy tu mieszkałem 4 lata temu, tak jest i cały czas zepsuta. Po prostu tragedia. Ja tu kiedyś też jeździłem nawet tu Lidlo. I teraz jeżdżę nawet Lidlo. I tak samo jest jak i było, więc nie polecam. Nie kompletnie. Nie mam ogień. Ja nie będę się takie rzeczy wyruszać. Nie lubię. Znaczy no wiecie, tutaj się trochę spieszyłem, bo mamy już 14 minutę, a musimy 20 się zdążyć, żeby nic nie zapłacić.
Chyba, że coś zapłacę z moich zamówień 20 zł, ale nie chcę tego robić, tak? Szanujmy się, tak? Mam moje 30 zł na koncie i chcę, żeby tam było cały czas 30. Czy miałem chyba wtedy 32 jeszcze. No, nieważne, zresztą. Dobra, słyszę, że się kończy nowy utwór. I teraz będzie kolejny, zobaczymy co to będzie. Here we have fun. Już nawet tytuły zaczynam pamiętać. No, jaka to melodia będziemy się grać. Bardzo dobrze. Dobra, teraz tak. Lecimy. I tu jest jeden minus, że wyjeżdżamy po drugiej stronie ulicy. A po drugiej stronie ulicy jest ścieżka rowerowa i do niej trzeba dojechać. Aby przejechać się, dojechać do stacji. To jest jedyny minus. Ale tak poza tym to wiecie, nie jest coś dla. A poza tym zawsze na jakichkolwiek światłach gdzieś nas tutaj zatrzyma. To są najgorsze światła jakie znam w Warszawie. Po prostu ci wszędzie stoi. Ty próbujesz przejechać jakikolwiek kawałek, nawet na rowerze, to cię wszędzie zatrzymuje, no kurde. Nie, po prostu tragedia. Tragedia nędza i doskocz. Chyba 15 minut, okej. Czyli mamy jeszcze jakieś 5 minut i może byśmy się wyrobili, chociaż nie jestem przekonany tak trochę. Ajajajajajaj. Dobra, nieważne. Dystans, jakby ktoś już, chyba powiem wam, jest tutaj walka z czasem była, jest i będzie, ale nie wyrobimy się z tym czasem niestety dzisiaj. Chyba, chociaż, nie dała, poczekaj, zobaczymy. Zobaczymy, może tutaj birda jest w bok. Tam jakieś skrzyżowanie. I co tu jest, czekaj, czy ja tutaj staję na światłach? O nie, najgorsza rzecz jaką może być. Stanie na światłach. O dobra, akurat szybko ruszyliśmy, no, nie jest aż tak tragicznie. Bo szybko, w miarę szybko już ruszyliśmy tutaj. Tylko gdzie ja kurde jadę, bo już się pogubiłem. Tak. Jak ja się pogubię, to już nie jest najlepiej. Chciałbym podejrzeć teraz, co tu się jeszcze będzie działo w 76 odcinka. Ale mi się wydaje, że niestety już chyba się będzie kończyć. Dobrze, powiem wam tak, no niestety dzisiaj się nie udało nam 20 minut. Bo do stacji zostało nam... Mamy 16 minut, ale na tych światłach będziemy stać przez te 4 minuty jeszcze, prawda? No nie, dobra, przez 2 minuty jeszcze tutaj będziemy stać na tych światłach. I co, ja będę tutaj was oszukiwać? No niestety, nie u... Co? Jestem zbanowany, co jest? O Boże... Czy ja naprawdę już nic nie widzę? Jestem taki ślepy i widzę, że nie są te światła. Dobra, ale tak czy siak, nie zdążymy. Ja wam mówię. Nie zdążymy ci. Wyjechać tam. Nie, wątpię, serio. Raczej wątpię, żebyśmy tam dojechali na czas. No, potwierdź to nagranie. Bo jak nie, to się zdziwię. No dawaj. No. No i jeszcze dzwonę, dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zdać łapę w górę. Możecie, jeśli jesteście też nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przekręcić kolejnych materiałów, bo już jutro o północy, tak jak mówiłem, zaczynamy nasze urodziny. Pierwsza wznosza. No i co tu dużo mówić. Będzie się działo. No a my zostajemy na tych światłach i od tego ruszamy. Czwartek. Cześć!